Witajcie, kochani. Cudownie jest podróżować, cudownie jest odpoczywać, ale kochani, przyznam się, że w momencie, gdy Dawid wspomniał, zachęcił nas, żebyśmy przypomnieli sobie, co w tym tygodniu, w jaki sposób żyliśmy, jakie doświadczenia z Panem Bogiem mieliśmy, jakieś refleksje z tego, to jedną z moich refleksji było to, że właśnie cudownie jest podróżować, bo udało mi się mojej żonie też być trochę tu i tam, ale jak cudownie jest być znów w rodzinie Chrystusowej, kochani. Każda niedziela, kiedy nie mogę tutaj być z wami, jest też przykrością, więc dzisiaj szczególnie dziękuję Panu za to, że mogę być wśród was, a też, że mam ten przywilej, aby dołączyć do grona naszych zborowych kaznodziejów, bo nie wiem, czy wiecie, a szczególnie goście pewnie nie wiecie, że w okresie lata naprawdę okazujemy miłosierdzie naszemu pastorowi i jego rodzinie i dajemy im czasami odetchnąć. W związku z czym ktoś inny musi pociągnąć, czy mieć ten przywilej, aby pociągnąć stronę kaznodziejską w tym zborze i tak zdecydowaliśmy przed wakacjami, że różni ludzie z naszego zboru, młodsi, dojrzali, starsi, bądź najstarsi prawie jak ja, możemy mówić na podobny temat. Jesteśmy w cyklu 2 w 1. Jeden temat szeroki, worek pojęciowy, a jednocześnie różni ludzie, właściwie różni mężczyźni, o różnej wrażliwości, różnych doświadczeniach życiowych i z Bogiem. I myślę, że choć kochamy naszego pastora i jego głoszenie słowa, to dobrze jest, że też możemy my inni z naszego serca, z naszej wrażliwości trochę dołożyć, aby wzbogacić. Choć to może być czasami chropawe, mniej wyszkolone, wybaczcie to. Ja dzisiaj chcę w ramach tego cyklu mówić na temat, który zatytułowałem Nowa historia człowieka przez nowego Adama. Nowa historia człowieka przez nowego Adama. Trochę lat spędziłem w środowisku akademickim, tam pracując, więc jak mam mówić, no to od samego początku, no od Księgi Rodzaju, prawda? Żeby tak już dokładnie i solidnie. I muszę wspomnieć, że na podstawie lektury tej księgi widzę, że Bóg zdecydowanie miał dla naszej planety szczególny plan. Pragnął zaludnić ją istotami stworzonymi na swój obraz, czy mówimy na swoje podobieństwo. Chociażby w 1. rozdziale tej księgi jest to jasno powiedziane. A pamiętajmy, że On sam jest rodziną, kochani. On jest rodziną składającą się z Ojca, z Syna, jak również z tej istoty każdej rodziny, jaką jest miłość łącząca jej członków, w tym przypadku Ducha Świętego. Tak, kochani, Bóg jako Ojciec, Bóg jako Syn Boży, a również Duch Święty. Jeden Bóg, a też niezwykła, cudowna rodzina. Pragnienie to nie trudno zrozumieć, gdyż my także chcemy mieć dzieci, prawda? Choć przysparzają nam niemało kłopotów. Tęsknimy za miłością naszych dzieci i nie zamienilibyśmy na pewno żadnego z nich, nawet najbardziej nieposłusznego dziecka, na bezwolny automat. Bóg także tęskni za niewymuszoną miłością, kochani, dlatego właśnie dał nam swobodę wyboru. Nie stworzył nas jako automaty, nie stworzył nas z oprogramowaniem niezmiennym, stałym, żebyśmy byli idealni, nieomylni. Wolny wybór powoduje, ma swoje konsekwencje. Obraz Boży już w Adamie, kochani, polegał nie tylko na swobodzie wyboru, ale także na jego doskonałych relacjach z Bogiem, z Ewą i ze środowiskiem, czy inaczej przyrodą. Chciałbym przypomnieć, że Bóg 6-krotnie zawarł z ludźmi przymierze. Pierwsze z nich było właśnie z Adamem. Było ono w pewnym sensie najwęższe, bo to było właściwie z małżeństwem, z Adamem i Ewą, ale jednocześnie to było przymierze z ludzkością, dlatego że w języku hebrajskim już samo imię Adam oznacza człowiek, a właściwie ludzie czy ludzkość. Dlatego Adam jest symbolem też ludzkości, jest protoplastą nas wszystkich. I zaglądając do Księgi Rodzaju, kochani, od razu mamy problem. Nie wiem jak wy, ja pewien mam. Opis stworzenia tu znajdujemy. Czy są to fakty, czy jest to legenda, mitologia, czy jak pogodzić to, co podaje Biblia z wiedzą naukową? Czy mamy obowiązek wierzyć dokładny ten opis 6 dni stworzenia? Jeśli nie, to czy Biblia się myli? Nie jestem przekonany osobiście, że musimy wierzyć każdy z nas dosłownie w opis stworzenia, choć zdecydowanie każdego z was, z nas zachęcam do tego. Cała Biblia, to wiemy z pewnością, powstała pod natchnieniem Ducha Świętego, czyli samego Boga. To Bóg jest jej autorem, a ludzie, którzy spisali to, przenieśli na papier, byli jedynie autorami instrumentalnymi, mówimy, byli tylko narzędziami człowieka, aczkolwiek przez ich serca, przez ich osobowość ta informacja od Boga musiała przepłynąć i tak też pojawiła się na stronach zwojów, które spisali. Biblia zawiera więc całą prawdę, a jednocześnie tylko to, co Bóg chciał w niej umieścić i nic więcej, nic ponad to. Prawda dotyczy nie tylko teologii, ale również historii. Musi być jednak prawidłowo interpretowana. My współcześnie piszemy historię inaczej niż czynili to antyczni Żydzi. My piszemy ją liniowo, podając fakty chronologicznie. Jest to takie sucha relacja chronologicznie ułożona. Żydów taka historia jednak nie interesowała. Ich interesowała historia zbawienia, kochani. I pisząc ją używali wielu symboli, jakichś figur, porównań. Jest to historia jednak najbardziej prawdziwa, ta biblijna. Choć współczesny człowiek na pewno tak by jej nie opisał. Nikt z nas w ten sposób by nie pisał historii zarówno stworzenia, jak i zbawienia. Wracając do Adama, naszego protoplasty, to po pierwsze miał on doskonałą społeczność z Bogiem. Pamiętacie te opisy, nie będę tutaj ich cytował, bo stosunkowo troszkę krócej mam mówić niż normalnie mówimy, to czas wakacyjny. Miał doskonałą społeczność z Bogiem, mógł się z Nim spotykać i spotykał się, spacerował, rozmawiając niemalże twarzą w twarz z Bogiem. To było niesamowite i cudowne, wielki przywilej. Po drugie, miał wspaniałą relację z Ewą. Pomimo że znał konsekwencje jej uczynku, gdy spożyła zakazany owoc, tak sobie to wyobrażam, zamiast wyrzutów wziął z jej ręki owoc, decydując się niejako podzielić jej tragiczny los. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że łączyło go ogromne uczucie z tą kobietą. To była właśnie miłość, ta jej inna forma. Po trzecie, Adam miał doskonałe relacje ze środowiskiem naturalnym, inaczej mówiąc z przyrodą, czyli ze zwierzętami, z ptakami, lasem, puszczą, wodą, to co wszystko wypełniało i wypełnia do dzisiaj ziemię. I cała przyroda była mu posłuszna, akceptując go jako Pana i władcę. Tak, Adam i pierwsi ludzie byli panami, władcami ziemi. Ale kochani, grzech złamał wszystkie te 3 relacje. Spowodował rozdział między człowiekiem i Bogiem. Dlatego, gdy Bóg przyszedł do ogrodu Eden, wtedy Adam i Ewa ukryli się przed nim. Załamała się doskonała też relacja Adama z Ewą. Przecież obwinił ją przed Bogiem o swój upadek, mówiąc, tak to znajdujemy w 1 rozdziale Księgi Rodzaju. Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Czyli nie ja zgrzeszyłem, na nią wskazał. Ale notabene znajduję pewne cechy tego zachowania również u siebie. Z jakich względów moja żona jest częściej winna niż ja, Może bracia, niektórzy też znajdziecie tę analogię wokół was. Nie mówię, że u was. Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Także stosunki człowieka z przyrodą, kochani, uległy dezintegracji, zniszczeniu. Zwierzęta nagle zaczęły uciekać od człowieka, a ziemia przestała przynosić owoce tak sama z siebie. Pytanie teraz zadajmy sobie, czemu Bóg pozwolił szatanowi kusić ludzi na ziemi? Dlaczego pozwolił na to, co się wydarzyło? Po co postawił drzewo poznania w ogrodzie Eden? Otóż wiedząc, że szatan uległ grzechowi, a powinienem przypomnieć, może niektórzy przeoczyliście to, czy troszkę zapomnieliście, że szatan, Lucyfer, był jednym z najwspanialszych stworzeń bożych. Był cudownym aniołem, wspaniałym, przepięknym, olśniewającej urody, niezwykłego intelektu, ale chciał dorównać Bogu, chciał zabrać niemalże wszystkie przywileje Bogu, zająć Jego miejsce. W związku to był straszny grzech i spotkał się z ogromną karą. Jednak z jakichś względów Bóg przyzwala na to, żeby on funkcjonował nadal tu na ziemi. Wiedząc, że szatan uległ grzechowi i rozsiewa fałszywe oskarżenia, Stwórca przygotował, myślę, próbę, która miała uodpornić ludzi na zwiedzenie i na chorobę grzechu. W tym celu wybrał jedno z drzew w ogrodzie Eden, zaręczając swoim słowem, że jeśli z niego zjedzą, to na pewno umrą. Tak czytamy w 2 rozdziale Księgi Rodzaju. Drzewo to samo w sobie nie miało wielkiego znaczenia, jakichś szczególnych własności, gdyż tak naprawdę nie chodziło o ten owoc. Czy go nazwiemy jabłkiem po polsku, czy nazwiemy jakoś inaczej, sobie wyobrazimy. Nie o ten owoc chodziło, lecz o lojalność wobec Słowa Bożego, kochani. Bóg przeciwstawił swoje słowo każdemu kłamstwu, z którym mógł do nich, do pierwszych ludzi przyjść Lucyfer, szatan. W ten sposób chronił ludzi przed zwiedzeniem, nie odbierając im jednocześnie możliwości wyboru. Adam i Ewa, aby zgrzeszyć i wpaść w sidła złego, musieliby okazać wiarę Lucyferowi zamiast Bogu. Z kolei posłuszeństwo uodporniłoby ich na zawsze przeciwko zwiedzeniu. Tak często rozumiemy tę sytuację na początku dziejów. Ewa uwierzyła szatanowi, jak wiemy, który łechcąc ją komplementami i czarując obietnicami równości Bogu, czy wręcz boskości, podważył Słowo Boże, pogrążając pierwszych ludzi w grzechu. To już 3 rozdział Księgi Rodzaju. Na podstawie ich upadku, kochani, Lucyfer uzurpował sobie władzę nad ziemią. Przejął władzę nad ziemią, którą pierwotnie otrzymał Adam. Szatan po prostu stał się Bogiem tego świata. Takie określenie znajdujemy w 2 liście do Koryntian, 4 rozdziale. A mieszkańcy ziemi stali się jego poddanymi. Czytamy w 2 liście Piotra, czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Zamiast obiecanej boskości, nieśmiertelności i wolności, pierwsi ludzie otrzymali przekleństwo. Stali się po prostu sługami grzechu. Utracili społeczność z Bogiem i kontakt z bezgrzesznym, możemy powiedzieć, kosmosem, stworzeniem Bożym. Popsuły się też relacje międzyludzkie, a także relacje między człowiekiem a przyrodą. Dzisiaj zgrabniej to nazwać środowiskiem. Upadek człowieka napełnił niebo, inaczej mówiąc dom Ojca, wielkim smutkiem. Mogę sobie wyobrazić, że jak normalnie wiemy, że wciąż jest tam wesele w domu Ojca, jest ciągła chwała, uwielbienie, radość. Tak raptem ustały te pieśni radości. Smutek zamieszka w domu Ojca. Wydawało się, że dla człowieka nie ma ratunku. Na to właśnie liczył szatan. Wiedząc, że karą za grzech jest śmierć, a czytamy o tym jasno w Rzymian 6, tam apostoł Paweł przypomina nam o tym kalkulował szatan, że jeśli przeciągnie człowieka na swoją stronę, Bóg będzie musiał tolerować jego rebelię, aby zachować przy życiu ludzi, których tak bardzo miłuje, aby zachować nas, których tak niezwykle kocha. Takie były kalkulacje szatana, możemy rozumieć. Bóg jednak miał inny plan, kochani, którego tego planu Lucyfer w swoim samolubstwie nie mógł przewidzieć. Jeszcze czytamy, przed założeniem świata Syn Boży zawarł z Ojcem wieczne przymierze. Tak w Hebrajczyków, autor listu do Hebrajczyków nam przypomina to. Jeszcze przed założeniem świata Syn Boży zawarł z Ojcem wieczne przymierze, na którego mocy Chrystus zgodził się umrzeć za swe stworzenie, gdyby zaszła taka potrzeba. Kochani, nas jeszcze nie było, a już był Chrystus, czyli Syn Boży, już był Ojciec, już było to niezwykłe przymierze między nimi, którego beneficjentami mieli być ludzie, czyli my, kochani. Niesamowite. Przypomnienie o tym znajdujemy też w Efezjan, w Dziejach Apostolskich. Bóg objawił się w Chrystusie, aby świat ze sobą pojednać, jak drugi list do Koryntian nam przypomina, aby świat ze sobą pojednać, aby odnowić wszystko, co zepsuł Adam. Chrystus dał ludzkości możliwość wyboru pomiędzy dziejami nieposłuszeństwa i upadku, a nową historią posłuszeństwa i zwycięstwa, którą nabył swoim sprawiedliwym życiem i niewinną śmiercią. Jezus przyszedł po prostu jako drugi Adam. Jezus przyszedł na ziemię jako nowy Adam. Niezwykły Pan i Bóg, nasz Zbawiciel, po pierwsze miał doskonałą społeczność z Bogiem Ojcem. Mógł powiedzieć, jak czytamy w Jana 15 rozdziale, ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. Jezus był tak posłuszny Bogu, jak miał być pierwszy Adam. Dzięki Jego niezasłużonej śmierci za nasze grzechy ludzie mają znów przystęp do Boga. Ty i ja mamy przystęp do Boga Ojca, jak za dni Adama, kochani. Również w drugim liście do Tymoteusza czytamy o tym. Krzyż stał się po prostu mostem nad przepaścią, jaką grzech wykopał między człowiekiem i Bogiem. Po drugie, Jezus ukazał nam, na czym powinny opierać się relacje międzyludzkie. Czytamy u Marka chociażby, apostoł przypomina nam, Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Kochani, to był przykład dla nas, przykład Jezusowy, jak mają nasze relacje, moje z Tobą, wasze z innymi ludźmi, mimo że ci drudzy nie muszą być ładni, piękni, mili, dobrzy. Na marginesie chcę zaznaczyć, że kochani, jak mówimy o wspaniałej, niezwykłej śmierci Jezusa, jako największym Jego dziele, pamiętajmy o Jego życiu, życiu przed krzyżem, to, co nam powiedział, to, co nam pokazał, czego nas nauczył, kochani. Pamiętajmy o Jego życiu po krzyżu, po zmartwychwstaniu. To jest coś nieprawdopodobnego. Nasz Pan i Zbawiciel żyje, kochani. On dzisiaj działa. On dzisiaj działa tutaj i teraz też. Także cudowna śmierć i zmartwychwstanie, fantastyczne, ale życie naszego Pana, Jego działanie, dotykanie naszych serc, naszego życia jest nadal, dzieje się i jest cudowne, kochani. Jezus mógł przyjść jako władca wszechświata albo urodzić się w jakiejś rodzinie królewskiej, prawda? Zamiast tego narodził się jako syn cieśli, ba, sam był cieślą, stolarzem, czy jakkolwiek określimy człowieka, który wykonuje różne rzeczy w drewnie czy z drewna. Pracował, nie tylko z ojcem pracował, nie tylko z matką. Liczne jego rodzeństwo również pracowało w tym biznesie rodzinnym, kochani. Swoim życiem Pan uczył nas, że relacje międzyludzkie mają opierać się na usługiwaniu sobie nawzajem. Takimi były te relacje, zanim grzech pojawił się na ziemi. I takimi wciąż są w bezgrzesznym kosmosie, w bezgrzesznym, bez grzechu stworzonym Bożym stworzeniu, w tym, co nas otacza tu i poza tą planetą. Najlepszym lekarstwem, tak na marginesie, na pychę i samolubstwo ludzi jest, kochani, pomaganie i usługiwanie innym. Warto o tym sobie przypominać. Jeżeli znajdujemy w sobie elementy pychy, samolubstwa i myślimy, jak się z tym rozprawić, oczywiście oddać to Bogu, wołać o kierunek, po pomoc, postanowić, że chce się temu oprzeć, ale najcudowniej jest praktykować, nauczyć się praktykować jedną z dyscyplin duchowych, życia duchowego, właśnie usługiwanie innym, a najlepiej jeszcze pod przykryciem, bez nazwiska, bez Twojej twarzy. To tak uczy pokory, to tak wyplenia samolubstwo w naszym sercu i tak rozwija nasz afekt do innych ludzi, że jest to cudowne, zwłaszcza, że Chrystusowe. Po trzecie, kochani, Pan Jezus pokazał, jakimi miały być relacje człowieka ze środowiskiem. Przyroda uznała go swoim Panem. Czy nie rzekł do wzburzonego morza, jak Marek pisze, ucisz się, a ono usłyszało? Jezus miał władzę nad rybami, czytamy, bo kiedy uczniowie łowili pewnej nocy, całą noc i nic nie złowili, polecił im zarzucić sieci jeszcze raz, chociaż był już dzień, kiedy ryby nie biorą w tamtym wielkim jeziorze, prawie takim jak morze. To dzięki woli Jezusa Zbawiciela ryby wpłynęły do sieci. Opisuje to Łukasz w 5 rozdziale chociażby. Potem znajdujemy w Piśmie Świętym jeszcze inną sytuację, kiedy Pan kazał Piotrowi złowić rybę, a w jej pyszczku była moneta wystarczająca na zapłacenie podatku cesarzowi rzymskiemu. Poszedł Piotr, znalazł, to było niezwykłe. Jezus był takim władcą nad przyrodą, jakim miał być pierwszy Adam. Dlatego też przyroda burzyła się, kiedy ten nowy Adam, kiedy ten drugi Adam umierał. Czytamy u Mateusza chociażby w 27 rozdziale, ciemność otuliła krzyż, a ziemia się zatrzęsła. Dlaczego mamy nie wierzyć tak wspaniałemu ewangeliście? Tak było, cała przyroda łkała z powodu śmierci i cierpienia swojego Pana i władcy. Adam nie był sam, bo przecież Bóg dał mu kobietę, dał mu Ewę, dał mu żonę. Nie stworzył jej, kochani, jednak, warto facetom przypomnieć, z jego stopy, jakby miała mu służyć, nie stworzył jej z jego głowy, żeby miała może rządzić nim, stworzył ją z jego boku, jak podaje Księga Rodzaju. Dla antycznych Żydów było to jasne, że chodzi tu o to, że jest przeznaczona na jego partnerkę, na równorzędnego człowieka, partnera. Niezwykłe, prawda? Czytamy w Księdze Rodzaju w 2 rozdziale tak. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Kochani, to nie jest wniosek, to ostatnie słowa, ale to jest też polecenie. I opuści matkę swoją, kochani, uwielbiamy nasze matki, naszych rodziców często, może chcielibyśmy, faceci z mamusią, spędzić resztę czasu tak blisko, ale słowo nam mówi dość jasno, masz teraz żonę, masz opuścić rodziców. Ja uważam, że mogą być rodzice, mamusia, mogą być za ścianą, mogą być obok, mogą być niedaleko, ale masz opuścić rodziców i być z żoną swoją, jej poświęcać czas, serce, myśli, działania, z nią budować nową relację, kochani. Ba, mamy stać się jednym ciałem. Wiem, jakie to jest trudne, być jednym ciałem ze mną na przykład, ale to jest cel, to jest wezwanie, kochani. Chrystus jako drugi Adam także zasnął snem śmierci. Również jego Bóg został otwarty. Pamiętamy, że wypłynęła z niego zarówno woda, jak i krew, z których Bóg stworzył Kościół. Swój Kościół, kochani. A Kościół nie jest jakąś grupą ludzi, jakąś tam grupą naśladowców dawnego proroka czy rabina. Kościół jest nową Ewą, małżonką nowego Adama. Dlatego też takie są analogie w Piśmie Świętym co do relacji Chrystusa z Kościołem. Apostoł Paweł napisał przecież tak w liście do Efezjan, 5 rozdziale. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Ją, czyli nas, oblubienicę swoją, Kościół święty. My jesteśmy częścią tego Kościoła światowego. Tworzymy różne denominacje, jesteśmy różnymi zborami, grupami chrześcijańskimi, rodzinnymi, domowymi kościołami, ale tworzymy jeden Kościół pański, kochani. Kościół, który jest święty, mimo tego, że jest w nim grzech, że my, słabi ludzie, na różnym poziomie oddania Bogu i dojrzałości duchowej, my jesteśmy małżonką, cudowną oblubienicą naszego Pana, nowego Adama. Jesteśmy uświęceni, oczyszczeni zarówno słowem, jak i wodą, kochani, jak i duchem. Adam był kuszony w ogrodzie Eden, pamiętamy, prawda? Było to na gruncie łaknienia pokarmu. Tak samo kuszony był Jezus przed rozpoczęciem swej mesjańskiej służby. Tam, gdzie Adam, idąc za Ewą, upadł, tam Jezus zwyciężył. Poniósł na sobie wszystkie przekleństwa grzechu, jakie Bóg zapowiedział Adamowi. W Księdze Rodzaju, 3 rozdziale, czytamy tak. Przeklęta niech będzie ziemia z Twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twego życia. Cierń i oset będzie Ci ona rodziła, ona ziemia. A przecież pokarmem Twym są płody ziemi, płody roli. W pocie oblicza Twego, więc będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Pan Jezus po prostu wziął na siebie wszystkie przekleństwa, które miały spaść na potomków Adama. Ciernie, pot i śmierć. To wziął na swoje barki. Na jego głowę włożono koronę, pamiętamy, z cierni. Z jego skroni spływał krwawy pot, gdy w ogrójcu modlił się przed swoim ukrzyżowaniem, a na krzyżu właśnie poniósł śmierć. Bóg stworzył Adama bez grzechu i skłonności do grzechu. Jezus stanął dokładnie w miejscu, w którym upadł pierwszy Adam. Przyszedł na świat z tą samą naturą, co pierwszy Adam, gdy stanął przed pokusą. To już zwiastował Izajasz na wiele, wiele wieków przed Jezusem. Pan Jezus dokonał dobrego wyboru w znacznie trudniejszych okolicznościach niż pierwszy Adam. Pokusy, z jakimi się spotkał, były nieporównanie większe od tej, która pokonała Adama. Ciało zaś, w którym się narodził, było obciążone dziedzictwem tysięcy lat grzechu już, chorób, nadużyć, ludzkiej słabości, słabości jego ziemskich potomków. Dzięki ofierze drugiego Adama nikt nie musiał i nie musi już umierać przez wybór tego pierwszego Adama. Odtąd każdy może wybrać między posłuszeństwem a nieposłuszeństwem Bogu I do tej decyzji sprowadza się całe nasze życie na tej ziemi. Wielki bój, kochani, rozpoczął się w kosmosie, ale toczy się w naszych sercach do dzisiaj i dzisiaj. Swoim życiem, pamiętaj, opowiadasz się po stronie Chrystusa lub szatana, jasności lub ciemności, miłości lub samolubstwa, życia wiecznego lub wiecznej śmierci. Historia życia każdego z nas sięga po prostu pierwszego Adama. Nasze życiorysy to dzieje upadku, porażki, grzechu, wstydu, ale ta historia nas formuje. Ale też nie musimy się jej trzymać, kochani, bo drugi Adam, Pan Jezus Chrystus, zwyciężył tam, gdzie pierwszy Adam zawiódł. Bóg w swej cudownej łasce oferuje nam w Jezusie nową historię, kochani. Tobie i mnie oferuje nową historię. Jest to historia zwycięstwa, posłuszeństwa, historia sprawiedliwości, kochani. W Rzymian 5 rozdziale czytamy tak. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy stali się sprawiedliwi. Tak przez posłuszeństwo jednego staliśmy się sprawiedliwymi, kochani. Postanowiliśmy, że w wakacje te nasze głoszenie słowa w społeczności chrześcijańskiej Południe będzie miało taki przerywnik, taki interaktywny. Bo, kochani, nie wiem jak jest w zborach naszych gości, ale u nas to tak jak przyłączymy się do prawicy, to prawicy trwamy równo. Jak do lewicy trwamy równo. Więc ja chciałbym nas dzisiaj zachęcić, aby, ale to nie jest analogia naszej polityki, broń Boże, niech prawica troszeczkę się przemiesza z lewicą, a jakby środek też mógł trochę i z prawa, i z lewa wziąć, to zachęcam do tego. Chciałbym wam zadać 3 pytania i prosić, żebyście w małych grupach, nie większych niż 4 osoby, no chyba, że nie udało się jakoś inaczej, te 4 osoby spróbujcie się uformować i troszkę porozmawiać, jak czujecie, jak rozumiecie te 3 kwestie. Po pierwsze, jak nowy Adam zmienił życie i wieczność ludzkości? Jak nowy Adam zmienił życie i wieczność ludzkości? Po drugie, kto jest życiową partnerką, czyli żoną nowego Adama i co ważniejsze, co z tego wynika, czyli jakie są jej zadania, czy jej zadanie. Po trzecie, co to praktycznie oznacza, że ty i ja mamy prowadzić nowe życie w Chrystusie? Co to praktycznie oznacza, że nowe życie w Chrystusie mamy prowadzić? Może tak obszernie, ale spróbujmy tak na w naszym odczuciu najprostszym językiem podzielić się. Jakieś 8-9 minut, tak? Dawid? Tak, odpowiedziałem, ale niektórzy mówią, że ja jak mówię, to mówię tak zawijając i tak ubierając w trudne słowa, że zachęcam, aby prostym językiem, prost serca, żebyście troszkę wymienili, jak to czujecie. Jest też możliwość, że ja nie mówię dokładnie prawdy. Jest 10 po. Powoli kończymy, kochani. Kończymy teraz tą naszą rozmowę, ale kochani, zapewniam was, że do końca życia możemy na te tematy rozmawiać, troszkę się spierać i w inne słowa to ubierać. To są niezwykle ważne sprawy, choć wydałoby się takie zbyt oczywiste. Dobra, cisza. Żaden kaznodzieja nie pozwala za długo innym mówić, więc kochani, pozwólcie, pozwólcie. Zacznę od tego 3. akurat, kochani, dodając przede wszystkim, że Nie wiem, jak wy to odbieracie, ale w środowisku katolickim nawet znani teolodzy mówią, nową Ewą jest Maria, Matka Jezusa. Kochani, skąd oni to wyrozumieli? Z Pisma Świętego? No absolutnie, nie tylko ja się nie zgadzam, ale wielu teologów poreformacyjnych nie może z tym się zgodzić. Bo nową Ewą, oblubienicą, żoną naszego Pana Zbawiciela jest Kościół. To nie dla swojej matki nasz Pan zawisł na krzyżu. Nie tylko do naszej matki, ale dla nas, dla Kościoła Pan zwyciężył śmierć i dalej żyje, kochani. Z całym szacunkiem dla swojej ziemskiej matki, niezwykłej kobiety, również napełnionej w Wieczerniku Duchem Świętym, niezwykłej, ale nie wyższej, nie lepszej, nie boskiej w odróżnieniu do tych wszystkich osób, które chociażby w Wieczerniku czekały na przyjście Pocieszyciela, Przyjaciela, czyli Ducha Świętego, kochani. My jesteśmy oblubienicą naszego Pana. Stare słowo. Jesteśmy narzeczoną, jesteśmy ukochaną. I z tego wynika, że powinniśmy się zachowywać jak oblubienica, jak ta ukochana najwyższego z najwyższych, Pana Panów i Króla Królów, kochani. Powinniśmy brać przykład z tego niezwykłego, cudownego, bezgrzesznego męża naszego. Naśladować go, ale żeby go naśladować, powinniśmy go znać. Wczytujmy się zatem we wszystko, co nasz Pan Jezus robił, czynił, o czym mówił, czego nauczał swoich uczniów, co nam zostawił jako swój testament. Ba, dobrze się wczytać w Stary Testament tak zwany, który Bóg również nam zostawił, który jednak nam, Europejczykom, ludziom żyjącym współcześnie, trochę trudno nam z całą głębią zrozumieć. Znajmy naszego oblubieńca. Jak będziemy go poznawać, będziemy go coraz bardziej kochać, coraz bardziej będziemy podobni, będziemy wiedzieli, jak się zachowywać. Pamiętajcie, że Jego wolą jest, aby każdy z nas indywidualnie, ale też my, Kościół, my, wspólnota naśladowców Jezusa, żebyśmy byli napełnieni Duchem Świętym, żeby Bóg w swojej osobie mógł mieszkać w nas, mógł nam objawiać różne sprawy, mógł nas podsyłać nam swoje rady, pomagać nam kolejne kroki w naszej duchowości, w naszym życiu czynić. Wielkie to zadanie, bardzo trudne, ale jeszcze cudowne, bo Bóg jest z nami. Żywy Jezus poprzez Ducha Świętego działa. Jeszcze raz, kochani, Nowy Testament, ukazując Jezusa Chrystusa jako drugiego Adama, podkreśla alternatywę dla ludzkiej historii. W miejsce historii grzechu i porażki Jezus stworzył historię posłuszeństwa i zwycięstwa. Bezgrzesznym życiem odwrócił dzieje i przeznaczenie ludzkości. Wziął na siebie konsekwencje upadku Adama, a z nimi śmierć za grzechy, oferując, co ważne, w to miejsce swoją doskonałą sprawiedliwość, a z nią życie wieczne. Nie musisz zatem dłużej chodzić ze spuszczoną głową jako spadkobierca grzechu swojego protoplasty, pradziada Adama. Nie daj sobie mówić, kochany bracie, siostro, drogi przyjacielu, że jesteś przegrany czy przegrana, że nie masz wartości, że z twoją przyszłością jesteś bez przyszłości. Nie daj sobie wmówić, że przeszłość, to co było w twoim życiu, okrada cię z przyszłości. Jesteś tak cenny, pamiętaj, że Syn Boży, sam Bóg umarł za ciebie. Nie jesteś dłużej przegranym, przegraną, lecz jesteś ukochanym dzieckiem Bożym, córką, synem, kochani. W oczach Bożych posiadasz nieskończoną wartość. Bóg dał za ciebie to, co miał najcenniejszego, kochani. To nie są jakieś słowa górnolotne z małej rzeczy robiące coś wielkiego. To jest wielka rzecz w małych, niezgrabnych ludzkich słowach. Bóg dał za ciebie to, co miał najcenniejszego, samego siebie. Pamiętaj o nowej historii, jaką możesz mieć, gdy wybierasz Jezusa. Podkreślam, wybór jest ogromnie ważny. Właśnie odnosi się do tego, co mamy, co praktycznie mamy czynić, kochani, prowadząc nowe życie w Chrystusie. Po pierwsze, wybierzmy Jezusa. Po drugie, znajmy Go, czyńmy Jego wolę. Poddawajmy się prowadzeniu Bożemu, czyli przez Ducha Świętego. A to mamy zapisane szczegóły. Mamy też historię 2000 lat Kościoła, kochani. W różnych kulturach, w różnych czasach, różni ludzie. Mamy tych, których mamy legendy spisane jakieś, nazywanych świętymi, a jednocześnie mamy wielu tych, którzy żyli przed nami, wiernych Jezusowi, wiernych Bogu. W 6 rozdziale Rzymian czytamy tak. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim, z Jezusem, przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili, bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. I to jest dalsza część odpowiedzi na to pytanie, że kochani, tak, wybierz Jezusa, daj się ochrzcić, czyli zanurzyć w śmierć, stare życie minęło. Teraz powstaje z wody do nowego życia z Chrystusem jako oblubienica. Próbujmy wrastać w podobieństwo Chrystusa, czyli stawać się jak On. Kochani, słyszałem i to powtarzam często, to mnie tak ubodło. Osoba mówiąca z kościoła historycznego największego w tym kraju powiedziała, że ona nie może się równać, porównywać, marzyć, żeby być jak Pan. Więc ona tak do tej Matki Jezusa się porównuje, do niej zachodzi, bo przecież tam do samego Boga nie będzie szła, do Zbawiciela. Kochani, nie. Właśnie mamy wezwanie i wielki przywilej rozmawiać i naśladować, czynić dokładnie to, marzyć o tym, żeby być takim jak Jezus, kochani, bo On był Bogiem, ale pamiętajcie, był w ciele, miał nasze słabości, miał nasze obciążenia, ale trzymał się Ojca, był napełniony Duchem Świętym. Chcesz zwycięstwo w miejsce porażki, kochany? Wolności zamiast niewoli? Nowe życie zamiast grzesznej przeszłości? Błogosławieństwo w miejsce przekleństwa? Pan Jezus mówi teraz do ciebie i do mnie tak. W Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, będę mieszkał, będę przy jego stole. Jeśli nie należysz jeszcze do Jezusa, kochany, to przyjmij Go teraz w prostej modlitwie, zapraszając Go do swego życia jako właśnie Zbawiciela, jako Pana i największego przyjaciela. Nie wszystkich znam. Może nie było takiej chwili, że był taki moment, że przyznałeś do krwi Chrystusowej, do tej ofiary, do tej też miłości. Więc powiedz proste słowa. Tak, Panie Jezu, uznaję moją grzeszność, przyjmuję Twoją ofiarę, Twoje zwycięstwo nad siłami szatana, również w moim życiu. I chcę oddać Ci moje życie, aby się prowadził. Chcę się stawać każdego dnia takim jak Ty. Naprawdę, powiedz to. Pół minutki, 20 sekund. Powiedz to, kochani. Nie będę Cię pytał. Nie będę prosił o podniesienie ręki. Nie chodzi o to, że stajesz się od razu częścią tego Kościoła, że będą jakieś wymagania czy obowiązki. Powiedz to, aby się ratować, aby wraz z Kościołem powszechnym, ulubienicą naszego Pana, być w Łodzi. To bardzo ważne. To jest akt duchowy o wielkiej wadze. Ale też, kochani, wielu z was, z nas, którzy mieliśmy taki moment, kiedy przyjęliśmy Jezusa do swojego serca. Staliśmy się naśladowcami Chrystusa. Przypomnijmy sobie ten moment. Tak jak Dawid wcześniej wspominał, żebyśmy ten cały tydzień rozważyli, jak nam było z tym Panem. To ja was wzywam, siebie również. przypomnij sobie ten moment i zobacz tak szybciutko na to życie, czy dzisiaj jesteś też tak rozkochana, jesteś tak samo oddany, jesteś tak zdecydowany, żeby iść i naśladować Jezusa. Zachęcam, kochani, parę sekund odnowienia takiego przyjęcia Jezusa, kochani. Ja osobiście mówię, Panie Jezu Chryste, tak, dzięki za to, że Ducha Świętego przysłałeś, że dotknął moje serce, że Cię przyjęłem. To wielki dar Twój. Panie, ale dzisiaj chcę to powtórzyć, Panie, że jestem Twój, że Ty jako Pan i Zbawiciel, Twoja święta krew jest moją spuścizną, moim darem, Twoim darem dla mnie. I Panie, od dzisiaj dalej też chcę i z Tobą naśladować Ciebie. Chcę, Panie, coraz bardziej i bardziej być jak Ty. Dzięki Ci, Panie, za to. Dzięki, Ojcze Niebieski. Dzięki, Panie Jezu Chryste, mój Panie i Zbawicielu. Dzięki Duchu Święty, Boże, że jesteś, Panie. Że nie jesteśmy słabi z tymi wszystkimi wymaganiami, z tym wszystkim, co ja teraz też mówiłem, ale Ty nam pomagasz, Twoja cudowna moc, łaska i błogosławieństwo. Chwała Ci, Panie. Amen.